Mimo osłabienia szczypiorniści nadal wygrywają w derbach regionu. Grudziądzanie grali też w osłabieniu. Brak Orłowskiego Mateusza i Pożogi Szymona był widoczny na boisku. Walka była zacięta, ale dwa pewne punkty z niedzielnych zawodów powędrowały do MKS-u z Grudziądza. W tym dniu trener drużyny Sylwester Ziółkowski obchodził swoje urodziny, więc można potraktować to zwycięstwo jako prezent od zawodników. Ostateczny wynik MKS Grudziądz MKS Brodnica 30-25 i cenne punkty w tabeli na koncie Grudziądza. Na początku 100 lat z okazji urodzin, ale pomówmy o meczu, było bardzo nerwowo. Tak, dziękuję bardzo za życzenia. Spodziewałem się takiego obrazu gry na boisku. Spodziewałem się ostrej gry. Na pewno trochę wzięły górę emocje, ale to twierdzę, że trochę sędziowie za dużo pozwalali na ostrą grę bez karania zawodników i stąd się wzięły później taka duża ilość kar. Zresztą twierdzę, że niektóre kary nam się nie należały, a odwrotnie powinno być, ale to już sędziowie są tutaj najważniejsi na boisku. No i chyba wynik. No wynik cieszy, oczywiście, że wygrany mecz z Brodnicą. Brodnica ostatnio się wzmocniła w drugiej rundzie po pozyskaniu Suwisza, który im praktycznie wszystkie mecze wygrywa. Dzisiaj się udało go powstrzymać. No obrona dzisiaj tutaj dosyć mocno go blokowała, że tak powiem, doprowadzając go do nerwów. Tak, on jest z natury taki właśnie nerwowy, jak mu nie idzie, to łatwo się daje prowokować. To też było dzisiaj widać na boisku. Sędziowie dopiero w ostatnich minutach zauważyli i postanowili go dopiero ukarać na 3 minuty przed końcem spotkania. Tak jak powiedziałem na wstępie, trudny mecz. Taki powinien być każdy mecz, na pewno widowiskowy, kibice powinni być zadowoleni, emocje całe 60 minut i o to chodzi. Następne spotkanie teraz? Teraz za tydzień wyjeżdżamy do Wejherowa, musimy się zrewanżować za porażkę u siebie i ostatni mecz, weekend majowy tutaj w Grudziądzu ze Szczypiorniakiem Orszem.